tu jest ładny. Ale wiecie, jak to jest z tymi dzisiejszymi borowikami. Tu jest. Więc tylko jeden. A jaki? Zobaczymy. Zdrowy jest. Więc go zabiorę. Widzicie, cały czas Grzesia filmuje. Nagraj mnie i w końcu ja zacząłem chodzić sobie spokojnie. No i zbierać grzybki. Pomalutku, powolutku. Tu jest taki. Więc sprawdzamy. Tu jest kolejny. Nie. A ten? Ten wygląda już inaczej. Zobaczcie, do wykrajania. Tu czysty. Widzicie, do wykrajania. Po kawałeczku. O, i ten kawałek ładny. I tak to pokroję. Na kolację będzie. Tam był, ale tamtego nie biorę. Pójdziemy tu trochę. Szukając tych mniejszych borowików. Dokładnie. Zobaczymy, co to jest. Czy nie goryczak czasami? Nie, borowik. Borowik. Borowik to był. Ale widzę, że tylko jeden. Tu jest. Tam jest. Sito. Tu nie. Nic. I tu nic. Więc idziemy, szukamy. Tak, aby coś fajnego trafić. A tu co jest za drzewem? Nie, to nie to. Tu są dwa. A
ale nie wiem, co z tego będzie. Ten może... Ten jest zdrowy. A ten? Do wykrajenia. Grześkowi dam. Bo on na suszenie to... Ja sobie wezmę tylko małe. Kilka sztuk. Więc tylko dwa. W tym miejscu. Nie widzę kolejnych. I tu taki duży. Nie biorę go nawet. Nie. Nie. Zaś tego zobaczymy. Zaś tego sprawdzę. Zdrowy jest. Zobaczcie sami. To nie dziura. Zdrowy. Więc pomału i u mnie się napełnia, ale ja to sprawdzam dokładnie mniej więcej grzyby. Część stamtąd na początku wziąłem, zabrałem tak, aby wykroić. Aby cały dzień nie zmarnować na chodzeniu po lesie. Więc tak to wygląda. Widzę kolejnego. Zdrowy. Ok. Ale tylko jeden. Tam nie, nie, nie. Tam kolejne. Borowiki, czyli tu. Tu kolejne. Tego zobaczymy. Może Grzesiowi dam. Jakby będzie w miarę. Nie. I szukam tych fajnych, takich mniejszych. Więc tu pochodzimy. Bo się trafiają. Dalej. Jest prawusek. Ślimaczkiem, jaki piękny. Więc zobaczymy, co z niego. Widzę drugiego na drodze pięknego. Co z tego, że jest piękny, jak widzicie, jaki dziurawy. Więc rzucamy, jak to się mówi, grzyba obieramy, jak to mówi się, chodzi pyza po lesie i sieje grzyby, rozsiewa. A tam jest dwa ładne. Tu co jest? Tu jest prawusek, czy sitak? Prawusek. I to samo, sito. I tu. Piękne. Najpierw zajmiemy się tym gościem i tym. Ten jest zdrowy. Okej. A ten będzie chyba zjedzony przez ślimaki. Też do odkrajania by było, ale zostawimy żuczkom. One się nim zaopiekują. I co tu jeszcze mamy? I na tą chwilę na razie nic tu już
Nie widzę. Ok, idziemy w stronę Grzesia. Tam jest ładny. Tam jest ładny. Czyli tu. Do odkrajania, ale nie lubię takich miękkich. Tu. Do odkrajania, ale też nie. Tam jest. Ale idziemy znaleźć coś fajniejszego. Tu jest zdrowy, ale ciapa. O takie borowiki mi chodzi. Jak ten, który będzie prawdopodobnie zdrowy. Zobaczcie, nawet na pół, co widać już, że zdrowy. I takie mnie interesują. Ten może być. Nie. Ten jest dobry. Za dużo odkrajania, nie. Więc czym dalej odchodzę, nic nie widzę. Może później tu pójdę, więc cofnę się i z tamtej strony zobaczymy, bo czuję coś, że z tamtej strony coś powinno jeszcze być. A czy będzie, zobaczycie, ale coś tak czuję, że tu też coś będzie. Jest. Ile żuczków? Od góry się zaczyna, więc żuczki go zoperują. I mniejszych borowików. Więc pokręcę się tu jeszcze troszkę, bo tu coś może jeszcze być. Coś może tu być. Czyli sami jesteśmy. Sam chodzę teraz, Grzesiu gdzieś tam odbił, więc na dwie kamery niedługo będziemy kręcić filmy, połączymy w całość, bo ja za nim nie będę biegał, bo też chcę sobie pochodzić po lesie, póki grzyby rosną i je zbierać. Tak teraz. Tam widać samotności. 100 metrów samochód, a tutaj mamy pięknego prawuska, drugi, trzeci, czwarty. Takie to lubię. Reszta zdrowa. To jest jeden. Tu jest drugi. Zobaczcie, nawet po czapce. Zdrowy, drugi, trzeci, zdrowy, tego nie, czwarty i tutaj, tym się zaopiekujemy. Tu trochę tak, noga będzie i reszta zdrowa. Ok, i tak w domu posprawdzam jeszcze, ale widzicie sami, jak fajnie rosną.
a samochód niedaleko, więc pochodzimy tutaj jeszcze. Pięknego grzyba, tylko z tym nie jestem pewien, czy będzie zdrowy. Nie, ale zostawię go. Zostawię go. I zobaczymy tu dalej, czy nic innego nie ma. Czy nic innego tu nie ma. Nic tu nie widzę. Więc idziemy dalej, a tutaj co to jest? To nie jest cyglastopory, to jest żółtopory. Żółtopory niejadalny grzybek. Ceglaczek. Przytulę. Takie grzyby będą mieszane. Blisko samochodu zresztą. Ok. Tutaj mamy coś. Co to jest? Goryczak chyba. Trzy nawet. O, goryczaki. Niestety to goryczaki. Nie prawoski. Tu jest fajnie. Przynajmniej ładnie to wygląda. Przynajmniej ładnie to wygląda. Wiecie, chodzę w różnych miejscach, tak aby film był fajny. Mniej więcej, żeby widokowo też było ładnie, ptaszki było widać, jak śpiewają, jakieś fajne miejsca, nie tylko mucić te wielkie borowiki, które w większości są robaczywe. Szukamy w różnych częściach lasu, przy okazji sprawdzam inne miejscówki, co gdzie, jak rośnie. I tak to mniej więcej wygląda. Tu jest czyściutki las, fajnie się chodzi w tym akurat miejscu, ale na razie nic. Na razie nic, ale miejmy nadzieję, że coś tutaj trafię, bo jak to się mówi, czuję pismo nosem. Okej. Tak, nie. Jak to ładnie. Zobaczymy tutaj. Zobaczymy. Tutaj. Ale nic nie widać. Nic nie słychać. I pyza, nic nie czuć w tym akurat miejscu, co teraz chodzę. Powiem wam, wróciłem do tego miejsca, co na początku z Grzesiem my szukali, bo jednak tu trafiają się, jak widzicie sami. A tam było ładnie, ale bez grzybów. Nie. Więc tak mówię. O, tu jest piękny. Oj. Ajajajajaj. Zobaczcie, jakie piękne borowiki. I żabka. Pocałuj żabkę. Pyzuś w łapkę. Droga księżniczko. Hop.
A tu ojojojojoj, ajajajaj. Zobaczcie sami, jakie piękne, prawe grzybki rosnące koło siebie. Dokładnie rosnące koło siebie. Tu jest coś. Jaki duży ślimak. Dobra, zostawię mu to. Szukam jakichś fajniejszych prawosków. No ale nie ma tych małych. Tych małych nie ma. Więc na tą chwilę zbieramy to, co jest i idziemy dalej. Tu jest ładny borowik. Ale tylko widzę jednego. Taki byczek. Więc od razu go sprawdzę. Więc go od razu sprawdzę. Sito. Zaś tu jaki piękny borowik. Zobaczcie. Zobaczcie. Jaki ładny. Prawdopodobnie będzie zdrowy. Dokładnie. Prawdopodobnie będzie zdrowy. Okej. I zawsze coś będzie tych grzybków. Nie inaczej. Tylko jeden. Jak na razie tylko. Zaś tu. Jeden. Mamy tam dużego kapcia, ale tu są. Dwa. Pięknie rosnące borowiki. Takie mnie interesują. Małe, młode sztuki. Małe, młode sztuki. Oczywiście je skroimy, bo wiecie, śmieci nie donosił do domu. Tego nic nie będzie. Może by odkroił, ale nie. Drugi. A z tego się odkroi. W ten sposób boki będą dobre. Boki będą dobre. I co mamy tu jeszcze? Tu nic nie widzę, nic nie widzę. Tam jest duży, zaraz do niego dojdziemy. A tu co jest? Tu nie ma. To nie. Nie, 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 nie. Szybka piłka. I wracamy do tego dużego, samotnie rosnącego prawuska. Samotnie rosnącego prawuska, ale go nie zabieram. Nie zabieram go. Dobrze, tu już nic nie widzę. Tu podgrzybek. A tu. Jaki piękny. Zobaczcie. Jaki grubas. Śliczny. Prawy. Ale też go nie biorę. Niech sobie rośnie. Co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze
mamy. To jest bagniak. Nie biorę. Szukamy prawdziwków, ale mniejszych sztuk. Też nie. 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 Jest pomału tu. O, borowik jest duży. Kolejny duży borowik. Też go nie odebrał. Zobaczcie. Duży borowik. Teraz go zostawię. I pochodzimy tutaj trochę. Szukając tych mniejszych, prawych. Widzę, widzę, widzę. Tam daleko widzę. Widzę w końcu takiego mniejszego, takiego mniejszego prawego. Mniejszego prawego grzybka. Tylko co z nim? Zobaczcie sami. Więc piórem go. I jest grzybek zdrowy. Tu jest troszkę przy korzeniu. Zdrowy. A jeszcze dokładnie włożę okulary i w domu je sprawdzę, oczyszczę, pokroję. I coś z tego zrobię. Oj, 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 oj. Ajajajajaj. Zobaczcie, jakie piękne, czyli sztuka, dwie, trzy, cztery, pięć, oj, 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 aj, 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 aj. Aja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 j
Ajajajajajajajaj. Dokładnie. Dokładnie. Oczywiście nie. Sprawdzę. Zdrowy. Biały pod spodem. Pajączek. Zdrowy. Duży. Zdrowy. Przynajmniej tu. Tu nie. To idzie tu. Tu. Tak. Na pół. Ok. Noga robaczywa, reszta zdrowa. No i tego. Tak. Tak. Z tego, tylko nogi nie wezmę, z tego odkroję. By jest w miarę. No i tak wygląda mniej więcej to, to. Z tego oj, 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 ajajaj. Wynika to, co widzieliście. I koszyk wreszcie się napełnia. A tu jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Tu był. Tu był jeszcze jeden. Więc też go sprawdzę. Nie. Nie, na cię nie odkroi.
tutaj kawałek. Dobra, nie, 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 za dużo małych dziur koło siebie, więc idziemy dalej. Powiem tak, Grzesiu się denerwuje, gdzie ja chodzę, a ja znalazłem fajne miejsce, drodzy Państwo, bo nikt tu nie chodzi, widzicie sami. Ale już powiedziałem, że idę do Grzesia, więc to na suszenie. Jest tu sporo borowików, sporo. Widzicie sami, chodzę i zbieram, ale Grzesiu się denerwuje. Tego nie. I tu mam dwa, więc pomału będziemy kończyć tą imprezę. Taki szybki wypad po nocnej zmianie wspólnie z Grzesiem. Teraz tylko muszę stąd wyjść, ale by tu dużo nazbierał w tym akurat miejscu, więc zapisałem na GPS-ie to miejsce, bo nie jest gęsty las, krzoków dużo nie ma, a fajne grzyby rosną i fajnie się chodzi. Więc tu jest w miarę. To do obkrajania. Tu ktoś był. Idę do wyjścia. O, tu jaki jeszcze maluszek po drodze. Jeden tylko. Jeden. Miejmy nadzieję, że będzie zdrowy. Ok, samą czapkę. Ok. Zobaczcie. Jeszcze. No ale nie, wychodzę, bo Grzesiu się złości. Bo Grzesiu się złości. A więc zobaczcie, Grzesiu, całą siatę. No. I całe wiaderko. A ja tyle części dam, bo ja tylko trochę poznam. Więc Grzesiu, no powiedz co jak. Grzybów jest dużo, bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo, już nawet nie zbierałem, nie chciałbym się. Schylasz nawet, nie? No, tylko do robaczywych dużo. No ale dużo też jest takich fajnych? Nie dużo, ładnych. Nie dużo. No to widzicie, drodzy Państwo, jak to było. Czyli tak bardziej borowiki przypieczone. To jest na kolację lub śniadanie do jajczyncy. A z reszty zrobię zaraz sos do obiadu. Z reszty, czyli tyle, zrobię sos tak jak ostatnio. I tak mówiłem, tu są grzyby do jajczynicy na kolację, a tutaj mamy sos, który przygotuję tak ostatnio. Ziele angielskie, liść laurowy, przykryjemy i będziemy to duszyć. Praktycznie sosik gotowy. Pychotka. Nie inaczej. Pychotka, drodzy widzowie. Nie inaczej. Więc do następnego, drodzy widzowie. Do następnego.